Młodzież Wszechpolska. Pani poseł, niedawno jeden z komisarzy Unii Europejskiej stwierdził, że Polska w ramach europejskiej solidarności powinna przyjąć więcej imigrantów z Afryki. Kilka lat temu podobną wypowiedź popełnił pan Bronisław Komorowski. Czy w takim razie możemy się w najbliższym czasie spodziewać napływu imigrantów z Czarnego Lądu? Nie znam wypowiedzi pana Bronisława Komorowskiego. Nie przypominam sobie takiej wypowiedzi w ogóle. Wiem tylko, że mogła być to wypowiedź o... Bo raczej tak, wie pan, jak w stanie wojennym Polacy wyjeżdżali, to nikt tutaj szat nie rozdzierał, że gdzieś emigrują i uciekają i że tam ktoś im pomaga. Więc solidarność międzyludzka jest cechą bardzo, bardzo moim zdaniem pożyteczną. Natomiast to, że powiedział jakiś komisarz, to jeszcze nie znaczy, że Polska jest przygotowana na przyjęcie tych imigrantów. Jeśli my kogoś w tej chwili przyjmujemy, to przypominam, że przyjmujemy Ukraińców i uważam, że to jest bardzo dobra droga. No dobrze, ale solidarność solidarnością, ale czy naprawdę chciałaby pani, aby pod Warszawą czy Krakowem były te jak pod Paryżem chociażby czy Amsterdamem slumsy pełne imigrantów? Proszę pana, po pierwsze paryskie slumsy pełne imigrantów to jest lat 50. i 60., a mamy rok 2015 i już jest trochę inaczej. A po drugie, no, tu się pewno różnimy, na pewno się różnimy. Otóż ja nie twierdzę, że mamy przyjmować imigrantów, bo to jest kwestia, czy jesteśmy w stanie im zapewnić tutaj jakiś byt. To co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ale mnie by nie przeszkadzało, jakby tu byli obywatele z Czarnego Lądu, byleby byli, no, jak gdyby wtopili się w społeczeństwo.